Dzień dobry. Ja nazywam się Anna Jędrzejak-Bereza, jestem adwokatem. W dzisiejszym wideo w ramach naszej serii o ESG chciałam Państwu powiedzieć o tym, że mamy szansę na to, że już wkrótce pojawią się europejskie standardy sprawozdawczości, z czego myślę, że każdy, kto rozpoczął raportowanie albo rozpocząć zamierza, powinien się cieszyć, bo naprawdę bardzo nam brakuje jednolitości. Tych standardów, kryteriów, wytycznych jest taka mnogość, że osoba, która chciałaby to dobrze zrobić, a jeszcze patrzy w perspektywie przedsiębiorstwa, za które odpowiada, z pewnością miała nie lada wyzwanie. My też w tym zakresie zaczęliśmy tworzyć książki. Pierwszą już skończyliśmy, właśnie teraz jesteśmy na etapie drugiej dotyczącej kryteriów i mogę Państwu powiedzieć, że naprawdę, jeżeli się to dogłębnie analizuje, to jest bardzo dużo pracy do wykonania, żeby w sposób prawidłowy dokonać tego raportowania. Oczywiście dzisiaj jeszcze mamy ten czas taki wstępny, kiedy wszyscy się przygotowujemy, kiedy jeszcze dość duża dowolność w tym zakresie istnieje. Natomiast chcąc być profesjonalnym w tym zakresie, na pewno warto zerknąć na te europejskie standardy. Ja tutaj podlinkuję Państwu stronę, na której są już pierwsze wideo instruktażowe, o których można się dowiedzieć pierwszych informacji, jak te standardy będą wyglądały. One od bodajże czerwca 2021 była możliwość składania uwag do wszystkich tych projektów dotyczących tego, jakie będą te standardy. W 2022 się zakończył ten okres, następnie one były uwzględniane. W tej chwili jesteśmy na etapie Komisja Europejska jest na etapie rozmów z organami Unii Europejskiej i państw członkowskich na temat takiego końcowego kształtu tego, jak to w ramach Unii Europejskiej powinno wyglądać. I wydaje się to etap bardzo potrzebny. Myślę, że tych uwag w związku z tym, że było tak wiele w tak różnych aspektach, naprawdę widzimy dużo problemów zarówno z mikroprzedsiębiorcami, jak i z państwami trzecimi. Te problemy muszą być rozwiązane w ramach tych kryteriów. Przede wszystkim pod kątem tego, że przedsiębiorstwa są bardzo różne. Dysponują różnymi zasobami, w bardzo różny sposób wpływają na środowisko, społeczeństwo, czy też w ramach swojego podmiotu zajmują się takimi rzeczami, jak chociażby ochrona praw człowieka, która teraz została wprowadzona jako jeden z tych wytycznych, powiedzmy, które są w dyrektywie, które są objęte raportowaniem. Wcześniej myślę, że każdemu z nas się wydawało, że jeżeli chodzi o ochronę praw człowieka, to w Polsce nie mamy z tym problemów. Natomiast jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa oczywiście. Natomiast naprawdę kwestia tego, że należało zacząć to raportować przynajmniej przy tych największych firmach, spowodowała, że trzeba było się zastanowić nad tym, co konkretne przedsiębiorstwo, co konkretny podmiot robi w kierunku tego, żeby prawa człowieka były w ramach tego podmiotu przestrzegane. I tutaj myślę, że dużą pracę jeszcze mamy do wykonania. Natomiast, żeby Państwo mogli zobaczyć to, co najważniejsze, czyli te tak długo oczekiwane standardy, które będą już teraz jednolite i które będą dawały większą zdecydowanie przejrzystość na temat tego, jak to zrobić, ja podlinkuję i naprawdę zachęcam do zobaczenia. Natomiast oczywiście, gdyby chcieli Państwo dowiedzieć się czegoś więcej, to zachęcamy do kupna naszej książki, która już niedługo będzie w sprzedaży. Mam nadzieję, że będziemy mogli już Państwu niedługo ją zaprezentować. A teraz serdecznie dziękuję i do zobaczenia w następnym wideo.